Cześć, broker maszyny Janmar Centrum, Marek, witajcie ponownie. Dzisiaj parę testów. V7 HW, wzmocniona wersja V7, ride control, diesel, stage 5, bez AdBlue, suchy DPF. Widzicie, po czym jeździmy, mamy 1,5 tony na widłach. Za sterami Marcin, powinno go trochę wytrząść. Marcinko, jak tam nie wybijasz głową sufitu? Właśnie pływająca łyżka daje nam to, że jesteśmy pozbawieni tego dyskomfortu, można tak powiedzieć. W związku z tym dużo lepiej się jeździ jak na sztywnym. Dobra, czekaj. Pływająca łyżka, tak, ale nie ta, którą znacie z kopalni ładowarki. Zobaczcie na rozmiar, ta czerwona główka tam i ten wielki pocisk armatni to jest akumulator gazowy do ride controla. Troszeczkę inny ride control niż kopalka ładowarce, bo możemy go używać w czasie jazdy. Tu mamy panel sterowania i co mamy w panelu sterowania? W panelu sterowania, moi drodzy, mamy... Tu możemy sobie regulować, przy jakiej prędkości nam się załączy właśnie ride control. Tu sobie zatwierdzam. Tu możemy sobie zaregulować sposób działania, obciążenie na oś. Tu mamy jazdę tył przód. Widzicie? Tył przód. Zmiana kierunku joysticka. Powrót do neutrala jest z joysticka. Z ciekawych rzeczy, ride control włączamy tutaj. Tak samo dźwigową operację. Bardzo prosta w obsłudze maszyna. Zero komplikacji. I to genialnie, rzeczywiście fajnie działa. Marcin, pokaż nam jeszcze, jak to jeździ dalej z tym obciążeniem. Co powinniście wiedzieć? No oczywiście możliwości konfiguracji maszyny są ogromne. Tutaj mam 4 linie plus nadmiarówkę plus ten wielki, gruby przewód. To jest spływowy. A jeszcze was zrobię niespodziankę. Widzicie? ZF. To robi robotę. Ta maszyna na tabliczce ma 5200 masy maksymalnej, 4500 masy transportowej. Mierzy 2,5 metra wysokości. Nieziemsko zasuwa. I patrzcie na głowę Marcina. On naprawdę na tych dziurskach nie wali głową w sufit. Czyżbyśmy mieli mieć nasz numer jeden? Kto wie? Bardzo fajna maszyna. Bardzo fajna nowa kabina. Janmar rzeczywiście dużo zmienił w tej maszynie. Powiem wam jeszcze tylko tyle, że ona nas zaskakuje, bo każdy mówi, że 1,5 tony, 2 tony, paleta. Słuchajcie, myśmy ją testowali do 2,5 tony i ona sobie dawała radę. Oczywiście, ona jest przystosowana do tego, co tutaj, ale to jest naprawdę mocna maszyna i bije całą stertę tych innych dostępnych na rynku. Dzięki, V7 HW, nowy bestseller w gamie Janmara.